Panie Boże, Jezusie Chrystusie, Ty jesteś wspaniałym Ojcem. Dziękuję Ci, Panie Boże, za wszelkie dary, którymi mnie obdarowałeś dzisiejszego dnia. Dziękuję Ci, Panie Boże, za Twoje miłosierdzie. Wychwalam Cię, Ojcze. Moje serce się raduje. Weselę się i raduję się wciąż. Dziękuję Tobie, Jezusie Chrystusie, za moich braci i siostry. Ty ciągle nas ochraniasz, chociaż my grzeszymy. Jesteśmy tylko słabymi ludźmi. Panie Boże, my nadal do Ciebie uciekamy. Chcemy Cię poznawać i utwierdzać się w Twoich prawach i nakazach. Panie Boże, chcemy upodabniać się do Ciebie. Panie Boże, chcemy Ciebie poznawać. Panie Boże, prowadź nas. Poprowadź nas w dzisiejszych rozważaniach, aby były owocne. Prowadź nas, Wielki Ojcze Jezusie Chrystusie, w każdej naszej drodze, każdego dnia strzeż nas. Duchu Święty, Święty przyjdź, tchnij swą moc, miłość tchnij. Ja jestem światłością świata. Kto idzie za mną, nie będzie chodził w ciemności, lecz będzie miał światło życia. Tylko Jezus w Twoim ogniu. Duchu przyjdź, Święty przyjdź, tchnij swą moc. Miłość tchnij, w Twoim ogniu wypal dziś każde me wspomnienie, każdą myśl. Stwórz na nowo serce me, miłość i nadzieję, wiarę wlej. W moim jesteś Ty, nie ma już nade mną władzy nikt. Wody żywej pragnę dziś, Duchu przyjdź, w Twoim ogniu wypal dziś każde me wspomnienie, każdą myśl. Bud na nowo serce me, miłość i nadzieję, wiarę wlej. Królem moim jesteś Ty, nie ma już nade mną władzy nikt. Wody żywej pragnę dziś, Duchu przyjdź. Duchu przyjdź, Święty przyjdź, chwil swą moc, miłość tchnij. Przyjdź, Święty przyjdź, tchnij swą moc, miłość tchnij. Połóż mnie jak pieczęć na Twoim sercu, jak pieczęć na Twoim ramieniu. Bo jak śmierć potężna jest miłość, wody wielkie nie zdołają ugasić miłości. Ani nie zatopią jej rzeki. Uprzyjdź, Święty przyjdź, tchnij swą moc, miłość tchnij. Życie tchnij, ręce Twoje składam dziś, każde me pragnienie, każdą myśl. Słowo życia głosić chcę, miłość i nadzieję, wiarę nieść. Królem moim jesteś Ty, nie ma nade mną władzy nikt. W żywej pragnę dziś, Duchu przyjdź. I ja wam powiadam, proście, a będzie wam dane, kołaczcie, a otworzą wam. Każdy bowiem, kto prosi, otrzymuje, kto szuka, znajduje. Amen. Amen. Dla takich właśnie warto żyć, że tak powiem. Panu. Dzięki Ci, bracie, naprawdę. Dzięki Ci za tą odwagę.
Cię Pan błogosławi. Dzieje apostolskie, rozdział 10, werset od 1 do 8. A w Cezarei był pewien człowiek imieniem Korneliusz, setnik z oddziału zwanego italskim, pobożny i bojący się Boga wraz z całym swoim domem. Dawał on wielkie jałmużny ludowi i zawsze modlił się do Boga. Około 9 godziny dnia ujrzał wyraźnie w widzeniu anioła Boga, który przyszedł do niego i powiedział: Korneliuszu! A on uważnie patrzył na niego i będąc przestraszonym zapytał: Co, Panie? I odpowiedział mu: Twoje modlitwy i jałmużny dotarły przed oblicze Boga jako przypomnienie. Dlatego teraz poślij mężczyzn do Jafy i sprowadź Szymona, zwanego Piotrem. Zatrzymał się on u pewnego Szymona, garbarza, który ma dom nad morzem. On ci powie, co masz robić. A gdy anioł, który mówił z Korneliuszem, odszedł, ten zawołał dwóch swoich sług i pobożnego żołnierza spośród tych, którzy stale mu posługiwali. I odpowiedziawszy im wszystko, posłał ich do Jafy. Ewangelia według świętego Mateusza, rozdział 8, werset od 5 do 13. A gdy Jezus wszedł do Kafarnaum, przyszedł do niego setnik i prosił go: Panie, mój sługa leży w domu sparaliżowany i bardzo cierpi. I powiedział mu Jezus: Przyjdę i uzdrowię go. Lecz setnik odpowiedział: Panie, nie jestem godny, abyś wszedł pod mój dach, ale powiedz tylko słowo, a mój sługa będzie uzdrowiony. Bo i ja jestem człowiekiem podległym władzy i mam pod sobą żołnierzy. Mówię jednemu: idź, a idzie, a drugiemu: chodź tu, a przychodzi, a memu słudze: zrób to, a robi. A gdy Jezus to usłyszał, zdziwił się i powiedział do tych, którzy szli za Nim: Zaprawdę powiadam wam, nawet w Izraelu nie znalazłem tak wielkiej wiary. A mówię wam, wielu przyjdzie ze wschodu i z zachodu i zasiądą za stołem z Abrahamem, Izaakiem i Jakubem w Królestwie Niebieskim. Lecz synowie królestwa będą wyrzuceni do ciemności zewnętrznych. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. I powiedział Jezus setnikowi: Idź, a jak uwierzyłeś, tak niech ci się stanie. I o tej godzinie jego sługa został uzdrowiony. Księga Daniela, rozdział 10, werset od 10 do 21. I oto dotknęła mnie ręka i podniosła mnie na moje kolana i na dłonie moich rąk. I powiedział do mnie: Danielu, mężu bardzo umiłowany, uważaj na moje słowa, które mówię do ciebie, i stań na nogi, bo jestem teraz posłany do ciebie. A gdy przemówił do mnie to słowo, stanąłem drżąc. Wtedy powiedział do mnie: Nie bój się, Danielu, bo od pierwszego dnia, gdy wziąłeś sobie do serca to, aby zrozumieć i ukorzyć się przed swoim Bogiem, twoje słowa zostały wysłuchane, a ja przybyłem ze względu na twoje słowa. Lecz książę Królestwa Persji sprzeciwiał mi się przez 21 dni. Ale oto Michał, jeden z przedniejszych książąt, przyszedł mi z pomocą, a ja zostałem tam przy królach Persji. Ale przybyłem, aby ci oznajmić, co spotka twój lud w dniach ostatecznych, bo to widzenie będzie jeszcze na te dni. A gdy mówił do mnie tymi słowami, opuściłem twarz ku ziemi i zamilkłem. A oto ktoś, jakby podobny do synów ludzkich, dotknął moich warg. Otworzyłem usta i mówiłem. Powiedziałem do stojącego przede mną: Mój Panie, z powodu tego widzenia dopadły mnie boleści i nie mam żadnej siły. A jakże będzie mógł taki sługa, mego Pana,
rozmawiać w ten sposób z moim Panem. Gdyż od tego czasu nie została we mnie siła i nie ma we mnie tchu. Wtedy ponownie dotknął mnie ten, który był podobny do człowieka i wzmocnił mnie. I powiedział, nie bój się mężu, bo bardzo umiłowany, pokój tobie. Wzmocnij się, mówię, wzmocnij się. A gdy mówił do mnie, nabrałem siły i powiedziałem, niech mój Pan mówi, bo mnie wzmocniłeś. Powiedział, czy wiesz, dlaczego przybyłem do ciebie? Teraz wrócę, aby walczyć z księciem Persji, a gdy odejdę stamtąd, oto nadejdzie książę Grecji. Ale oznajmię ci to, co jest zapisane w Piśmie Prawdy. I nie ma nikogo, który by mężnie stał przy mnie w tych sprawach, oprócz Michała, waszego księcia. Amen. Amen. Dziękuję za to słowo. Jak dzisiaj rozważałem tych dziejów apostolskich, bym ten rozdział podzielić, już go w sumie podzieliłem na 3 dni, dlatego że jest tu bardzo, bardzo istotne są informacje, które nas dotyczą. Ponieważ tutaj na dom Korneliusza, jak się tam w środę dowiemy, to wylany Duch Święty. A do tego momentu pomimo wszystko oni myśleli, że to będzie tylko dla Żydów. Znaczy takie mieli przynajmniej przeświadczenia, aczkolwiek Pan Jezus im do nich powiedział, że poszli na cały świat, że wszystkim narodom, nie? Ale dobra, to na środę zostanie. I tak dzisiaj szukałem trochę informacji o tym Korneliuszu. No to zapewne już wy wszyscy dokładnie wiecie, że miał pod sobą 100 żołnierzy. Będę teraz czytał tego, co tam wyczytałem w historii, bo to w sumie ma sensu. Jak ktoś chce, zawsze może coś uzupełnić tą wiedzę. Myślałem nad tym, że wiecie, on odpowiadał przed cesarzem. Też tam nie było żartów, że tak można było. Wiecie, Rzymianie mieli mnóstwo tych bogów, bożków, tego wszystkiego. Wielki, wielki naród, który podbijał wszystko, co tylko mu się nawinęło, że tak powiem, po drodze. Wielkie królestwo, zresztą jak wiemy, nawet u Daniela właśnie jest to wizji zawarte. Jak nad nim się zacząłem zastanawiać, bo jest napisane, że on był pobożny, bojący się Boga, bogobojny, czyli nienawidził grzechu, a jak nienawidził grzechu, no to zacząłem szukać, no, w jego czasach, tak myślę, nie, że w jego... Mógł znać Grekę, zapewne mógł znać. Była przetłumaczona Septuaginta, czyli przekład ze Starego Testamentu, z aramejskiego, z hebrajskiego, aramejskiego na Grekę właśnie. Akurat miał tą możliwość, nie? Sobie myślałem, no bo w końcu czegoś ta bogobojność i pobożność musiała u niego wypływać. Tak samo z siebie nie wierzę. Musiał znać prawo Boże, musiał znać, no właśnie, mieć do czynienia z tym wszystkim. Ale też pomyślałem właśnie na ten fragment z Ewangelii Mateusza. Nie mam tak na 100%, nie jestem tak przekonany, ale być może, wie, może to był ten sam setnik. Wtedy przyszedł z taką wielką wiarą, że nawet w Izraelu takiej nie posiadali. Powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiony sługa mój. I zobaczcie, że jednego i drugiego cechuje to samo. Oni, wiadomo, zarządzali ludźmi. Bardzo, powiem tak, oni kochali tych ludzi. I mieli szacunek do tych ludzi. To nie traktowali ich jak dzisiaj można było jakiś pracodawca, taki tyran, tyle tylko wyzyskiwać, nie zapłaci, jeszcze cię tam ten. Ale oni mieli szacunek. Ten właśnie setnik troszczył się o swojego nawet sługę. Leżało mu na tym. Przecież kiedy on poszedł do Jezusa w tamtych czasach, mógł być nawet doznać wstydu może u swoich kolegów, że tak powiem, ale jednak go to nie interesowało. On miał wiarę, prawdziwą wiarę. Jemu wystarczyło tylko słowo. Nie musiał właśnie Jezus do niego przychodzić tak bezpośrednio. Właśnie teraz już wracamy do sedna. Do sedna tego, co mnie dzisiaj tutaj dotknęło odnośnie modlitwy. To, że on nieustannie się modlił. Nie były jakieś takie modlitwy. Musiały być naprawdę modlitwy z serca, z duszy, łączone razem właśnie z postem, ale również jest to jałmużno, bo to też w Izajaszu jest napisane, że to też, bo się ta forma też podoba. Nawet bardziej czasami legał właśnie, że
tą formę też, żebyśmy o niej też nie zapominali. Ale również są inne możliwości. Właśnie dlatego tak, jak jest u Daniela. U Daniela jest tam pokazane, że Daniel na przykład wstrzymywał się od mięsa, od picia wina. Też jest forma. Od na przykład albo jadł tylko same warzywa i owoce. Ale tutaj, jak zacząłem nad tym właśnie rozważać, myślałem sobie, musiały być naprawdę mocne modlitwy, skoro Bóg posłał do niego anioła. On w tym widzeniu go zobaczył. Jak spojrzałem na tą księgę Daniela i zobaczyłem, praktycznie cała księga, w całej księdze jest to, co tam Daniel, że tak powiem, czynił, jest modlitwa, post, wielbienie Boga. Miał zwyczaj, że modlił się 3 razy, otwierał okno i w stronę Jerozolimy się zwracał. A i pomimo tego, że to nam by się mogło wydawać, że to miał może tak łatwo, ale on był w niewoli, mimo że się jeszcze modlił, pościł, nie szedł na kompromis ze Słowem Bożym. Go nie interesował tamten świat, w którym on żył. Go nie interesowało, co jedzą przy stole królewskim. Zapewne nie interesowało go to wszystko, co tam się działo. Oni tak samo byli narażeni na swój świat, na nich wpływa, tak jak my jesteśmy narażeni. My gorzej, my bardziej, może i my dzisiaj mamy jeszcze gorzej od tego, ale my możemy iść w każdej chwili, możesz iść nawet do lasu i nikt ci nie powie, że tam będziesz krzyczał do Boga i walczył w modlitwach. Możesz również w domu, gdziekolwiek, nikt ci za to nie wrzuci do, nie wiem, do jamy z wilkami na przykład, nie? A Daniel właśnie miał te doświadczenia, kiedy za to, że się modlił, że nie zwrócił się do Boga, to go tam znaleźli się tacy właśnie ludzie, którzy chcieli, ja to ich nazywam złośliwcy, którzy chcieli po prostu go przed królem naskarżyć na niego. Takich ludzi dzisiaj mamy mnóstwo. Spotykamy ich cały czas. Na każdej chwili naszego życia praktycznie ich spotykamy. Nawet ich spotykamy wtedy właśnie, kiedy wyznajemy wiarę w Jezusa Chrystusa. Znajemy się do wiary, czyli że ufamy Bogu. Możemy przezwyciężyć każdą chorobę, grzech, wszelką niemoc. Jest to, że ufamy Bogu. A my ich spotykamy, a oni do nas albo bluźnierstwa wysyłają, albo zaprzeczają temu. Wysyłają ten swój strach. Oni są pełni tego strachu. Jak dobrze wiecie, że dzisiaj tego strachu ludzie już mają tak za dużo, że oni tak naprawdę chorują od tego strachu. I już nie mówię, że tylko ich ciało choruje, ale ich dusza jest pełna choroby. Zastanawiam się, czy to nie jest jakiś naprawdę szatański, większy, wyższy plan niż nawet nasze ciało, niż to, co się dzieje. Kogo nie spotkacie, kto ma dostęp do tej niewiary, która idzie z telewizji albo z radia, każdy z nich sieje strach. On naprawdę bardzo prosto wchodzi nawet do ludzi wierzących. Oni też za chwilę, jak tylko to usłyszą, zaczynają tym żyć. Nawet jeśli szukają tam jakichś informacji, może myślą tylko o tym, żeby coś uzupełnić wiedzę, to jak z nimi rozmawiasz, to tylko z nich wychodzi ciągle to samo. Czyli już nie będę poimiennie mówił, czyli ten przekaz, który słyszymy od 2 lat. Zobaczcie, co to tak naprawdę, czy to coś pomaga? Ten świat już tego nie chce słyszeć. Oni są już jakby zaprogramowani, bo oni to mają w domach. Oczywiście, włączony telewizor, włączone radio i w kółko na okrągło. Zamiast wziąć i ten telewizor wyrzucić, czy to radio, bo chociaż go wyłączyć, nie wiem, oddać na śmietnik, obojętnie. Przyjąć właśnie Słowo Boże. Przyjąć Słowo Boże, żeby ta wiara w nich zaczęła rosnąć. Wtedy jak przychodzi doświadczenie, jak mieli właśnie apostołowie, kiedy byli na morzu w tej łódce i byli z Jezusem. My też jakbyśmy byli z Jezusem, byśmy pomyśleli, że wszystko nam można. A oni byli z Jezusem, widzieli to wszystko, co tam się działo z Nim. Ale oni popatrzyli na te fale, na ten huragan, bo on przyszedł, zaraz statek wróci, zaraz dachy polecą, może coś tam. Pamiętacie, co Pan Jezus do nich powiedział? Czemu się boicie? Ach. Strach to jest przeciwieństwo wiary. W ogóle strach to jest brak miłości. Brak Boga. Tak naprawdę wyobraźcie sobie, że kiedy odbieracie strach, nawet już skupię się na wierzących, siebie nawzajem, bo my czasami przez to ciało czasami ulegamy takim emocjom negatywnym. Może nie zawsze może chcemy
nie mamy może do końca na myśli tego, żeby tam komuś coś zasiać. Coś usłyszymy, nie wiem, wieść o tym, o tamtym i ulegamy. I zaraz powielamy, zaczynamy rozmawiać. Teraz się okazuje, że spędziliśmy czas właśnie na zasiewaniu strachu zamiast rozmawiać o Słowie Bożym. Powinniśmy być naprawdę na to wyczuleni i to wszystko odganiać od siebie. Albo nauczyć się tak, że między sobą, jak rozmawiamy, zobaczymy, że ktoś wchodzi na już tak za daleko na te tematy, ja nie mówię, że całkiem, ale za daleko, no to delikatnie cokolwiek zwrócić uwagę. Słuchaj, bracie, chodź, porozmawiamy o Słowie, bo to mi daje wiarę, bo ja mam teraz doświadczenie, muszę przezwyciężyć samego siebie, muszę przezwyciężyć jeszcze większy strach niż te pudła w radiu. Takie rozmowy to tylko mnie okradają z tego. Rozumiecie? Jakoś tak to wyszło z tym strachem, że tak zeszło na to, ale dobrze, wracając jeszcze do modlitwy. Jak przyszedł anioł Gabriel do Daniela, zobaczcie, co on mu powiedział. Jedno słowo, co mnie tak... Każdego by to pocieszyło. To anioł przyszedł, to jest posłaniec Boży. On przyniósł poselstwo od Boga. On mówi do Daniela. Danielu, mężu bardzo miły. Wyobrażacie sobie? Danielu, mężu miły. Do Korneliusza, że Korneliusz był sprawiedliwy. Miły mężu. W momencie, kiedy zacząłeś się modlić, to już wyszła odpowiedź od Boga. Bóg już widzi twoje modlitwy. Ofiary, on to nazwał ofiarami, czyli ta modlitwa, tak jak u Korneliusza, tak u Daniela. Jałmużna, to wszystko, co to robisz, te twoje posty, umartwianie się, bo Daniel jeszcze nie tylko pościł, martwił się, usuwał posiłek, tak jeszcze wstawiał się za lud. Właśnie to, co jest napisane u Jeremiasza albo Ezechiela, nie pamiętam tylko, nie, że żeby ktoś stanął w wyłomie. Ktoś w modlący stanął w wyłomie, ja tak parafrazuję te słowa, stanął i wstawiał się za naszych właśnie sąsiadów, rodzinę, żeby Bóg im wybaczył te grzechy. Nie tylko za nasze. On właśnie tak czynił. Ja tak sobie pomyślałem, bo czasami w życiu wierzącego człowieka modlisz się, pościsz, nic się nie dzieje. Nawet czasami nic nie odczuwasz, może nawet się nie popłaczesz. No, też tak jest. Ale wiecie co? W tym czasie przychodzą od szatana myśli. On ci mówi tak, weź przerwij już ten post. Jak będziesz się umartwiał, przecież to już starczy. Prawda. A nie dasz rady. Co ty myślisz, że ty będziesz jak Daniel, że przezwyciężysz to wszystko? Było na kiedyś, ale teraz nie. Naprawdę, przychodzą takie myśli. A jak jesteś w Słowie Bożym, nie, idź precz, szatanie. Nie myślisz o tym, co Boże, ale o tym, co ziemskie, że tak powiem, wiadomo. Myślisz o strachu. Tak, bo On chce nas zatrzymać. On chce nas zatrzymać, żebyśmy przede wszystkim nie ufali Bogu. Patrzcie, jest napisane, ja to właśnie dzisiaj w modlitwie przynosiłem do Pana. Jak dziecko. Mówiłem o pewną sprawę, która mnie dotknęła z Dziejów Apostolskich 27, o tym, jak apostoł Paweł był w podróży, w statku, nagle powstał huragan. Co miał zrobić? Oni wtedy pościli. Pościli i modlili się. Przyszedł do niego anioł, tak jak przyszedł do Korneliusza, tak jak przyszedł do Daniela. Ja, bracia i siostry, ja wierzę w to samo. Nie znaczy, że my musimy być jakimiś wyjątkowymi ludźmi, żeby coś się działo w naszym życiu. Tylko musimy bardziej zbliżyć się do Boga, bardziej się poświęcić, umartwić nawet właśnie te pragnienia, nawet te pragnienia do posiłku. Nie bój się, tylko wierz. Będą się działy znaki i cuda w naszym życiu. Nawet to, że ten Bóg stanie się jeszcze bardziej bliższy, a ty zobaczysz odpowiedź na swoją modlitwę czy na ten post. Zobaczysz cuda, że to, co media ci podadzą i powiedzą ci, o, to się stanie, to nagle w jednym momencie wszystko się odwróci. Wszyscy ludzie się dziwią, jak to się stało. Ja słyszałem takie świadectwa. Kiedy na przykład zapowiadali burzę, cały tam region, nie wiem co to było, potężnie to, bo to nie było w naszym kraju, ale sam fakt. Jakiś tam brat wierzący się modlił, czy coś takiego było. I on był w tym kłopocie, w tym wzmaganiu był takim. I właśnie w imieniu Jezusa Chrystusa to wszystko odegnał. Wiecie, co się stało? Nagle wyszło słońce.
koń już się pojawił tam w miasteczku, gdzie on tam był, ludzie byli w szoku. Mówi, co to się działo? Była taka burza, takie zapowiedzi, śnieg, grad. To nic, nic, to słońce wyszło. Ludzie ci nie wiedzą, ale wierzący zawsze będzie wiedział. Ten, który wierzy. I powiem wam szczerze, że Bóg uszanuje wiarę, nawet jeśli będziesz sam, ale będziesz trzymał się Jego słowa i będziesz właśnie to czynił. Będziesz się modlił, będziesz pościł, będziesz bogobojny, będziesz pobożny. Całym swoim sercem. Ale już kończę i tylko powiem jeszcze tylko ten jeden fragment, którym będziemy w środę mówić. I Bóg to ich, i Bóg wynagrodził ich. Wiecie dlaczego? Bo tam im dał Ducha Świętego podczas słuchania Słowa Bożego. Już Duch wstąpił. I to jest, potwierdza to właśnie, że siejesz strach, wejdzie do ciebie strach, to wejdzie do ciebie niewiara i wejdzie diabeł do ciebie. Siejesz Słowo Boże, wiarę, to wchodzi Duch Święty. On nawet wchodzi, kiedy człowiek śpiewa pieśni. Nawet go teraz odczuwałem, jak Zbyszek śpiewał, jak Zbyszek się modlił. Ja go zacząłem odczuwać. Mnie zaczęło dotykać. Wiedziałem, że to jest serca. Ten Duch właśnie przechodzi. Pomyśl sobie, że nie ma żadnych ograniczeń dla Boga. Czy jesteś tu, czy jesteś 100 kilometrów, 1000. Nie ma ograniczeń dla Boga. Dlatego wiara przychodzi ze słuchania Słowa Bożego. Musimy więcej naprawdę być w Słowie Bożym. Czyli pragniemy naprawdę mieć wiarę. Bracie Dawidzie, chciałam przeczytać Księgę Ezdrasza, rozdział 8, od wersu 21. Wtedy tam nad rzeką Achawa ogłosiłem post, abyśmy ukorzyli się przed naszym Bogiem i abyśmy uprosili u Niego szczęśliwą drogę dla nas, naszych dzieci i całego naszego dobytku. Wstydziłem się bowiem prosić króla o żołnierzy i jeźdźców, aby w drodze ratowali przed wrogami, ponieważ powiedzieliśmy królowi, ręka naszego Boga jest nad wszystkimi, którzy Go szukają, dla ich dobra, ale Jego moc i gniew przeciwko wszystkim, którzy Go opuszczają. Pościliśmy więc i prosiliśmy o to naszego Boga, a On nas wysłuchał. Zauważ, że w tym wersecie Pismo Święte mówi, że Pan Bóg jest silniejszy niż królowie, że nie potrzebujemy wojska, nie potrzebujemy siły, tylko modlitwa, szczera prośba do Pana Boga, a On nas wysłucha. Dokładnie, siostro, tak, właśnie to chciałem powiedzieć, co ty teraz powiedziałaś. Nie? Tak, ja tak samo, nie, wolę Boga błagać, prosić, niż polegać na wojsku, na ludziach, jak Pismo mówi, że każdy człowiek, co polega na człowieku, jest przeklęty. Nie mówię, że nie mamy korzystać z jakiejś tam pomocy, ale dokładnie tak, jak powiedziałaś, nie? I bardzo dziękuję za ten post ze Zdrasza, bo on właśnie nam pokazuje, jak my mamy przezwyciężać wszystkie trudności w naszym życiu. Nie, że mamy się zatrzymać, bo nie wiem, choćby dobra, nie, wiecie, no nie ma co, nie możemy się poddawać. Możemy się poddawać, że to mówią tamto, że to się wydarzy, czy tamto się wydarzy. Bo cały czas wyznajemy wiarę, że jest, ja często powtarzam, że ten, który jest we mnie, jest większy niż ten, który jest na świecie. Wyznajemy, że mamy żywego Boga, że wierzymy w żywego Boga. Ten Bóg, Jezus Chrystus, jest ten sam wczoraj, dziś, na wieki. Te znaki, cuda, które on czyni tak jak wtedy, tak i dzisiaj. Tak samo to, co czytamy w Piśmie, ono jest takie samo, ono się nie zmienia. Właśnie w tych doświadczeniach najbardziej się manifestuje ta wiara. Ja wierzę, że Bóg od nas tego wymaga. Wyobraźcie sobie, a co będzie później, jak przyjdzie, powiedzmy, wielki ucisk, no tak to nazwę. Totalny chaos, totalne zamieszanie. Teraz ludzie nagle usłyszą o wojnie, czy o jakiejś tam chorobie i już ich nie ma, już miękkie nogi mają. Już po prostu się nie nadają, ale wiecie co? Ja właśnie wierzę, że w tych trudnych czasach, które idą albo już są w trakcie, to ci ludzie będą potrzebować ludzi, mężów wiary i niewiasty wiary. Tak jak Anna, która miała 80 lat. Ona modliła się, mówię o tej chyba tej drugiej Anny, co ten Pan Jezus z Nowego Testamentu. O tamtej też powiem. W takich modlitwach. I to nie przeszkodziło. Ale teraz wracając do tej pierwszej Anny, która pragnęła dziecka. Nie miała go.
modliła, tak się modliła, tak pościła, że ten kapłan myślał, że ona jest pijana. Tak często w naszym życiu też coś takiego się dzieje. Przechodzimy tą hańbę. Zanim ta odpowiedź przyjdzie od Boga, to przechodzimy jakby taką hańbę. Bo na początku jest nam bardzo łatwo wierzyć, szczególnie jak jest wszystko dobrze, jakieś emocje, coś tam wezmą górę. Mija czas, wchodzi doświadczenie. Wtedy naprawdę widzimy, czy my ufamy, czy nie. Tak jak było właśnie z Abrahamem. Abraham uwierzył Bogu, zostało mu to poczytane jako sprawiedliwość, ale później, ale Bóg potwierdził tą jego wiarę dopiero, jak mu dał Ducha Świętego. Ja wiem, że wy tego tam nie widzicie, ale znaczy być może tak, ale ja chcę wam coś pokazać, że ta obrzeska, którą dał, to przymierze, to jest właśnie, my dostaliśmy, ci, którzy otrzymali chrzest Duchem Świętym, to oni dostali obrzeskę serca właśnie przez Ducha Świętego. To jest taki obraz na nas dzisiaj. Miał jakiś czas, Bóg mu dał mierze zawarni, obrzeskę. Wiadomo, chodziło o napletek i tak dalej, nie? To jest potwierdzenie dla nas i tak samo dla Korneliusza. Patrzcie sobie, że Bóg pragnie dać każdemu Ducha Świętego. Jak popatrzycie na życie Korneliusza, to widzicie właśnie przygotowanie pewne. Jego serce musiało zostać przygotowane, bo Bóg tego Ducha Świętego daje jako potwierdzenie wiary. Rozumiecie? To jest jakaś zabawa, gdzieś tam przyjdzie i pójdzie. On to da, jak potwierdzi twoją wiarę. Wiecie, że Bóg zna serca, On zna wszystko. On wszystko o nas wie. Tak zeszliśmy do tego 10 rozdziału, ale specjalnie, tak jak wam mówiłem na początku, chciałem go tak skrócić troszkę. Tak troszeczkę tu różne tematy się wyskakują z tego wszystkiego rozważania. Tutaj nawet z Daniela można by było jeszcze kiedyś zacząć taki temat o tej wojnie duchowej. To jest bardzo ważna, bo to też pokazuje nam, żebyśmy często jak idziemy w modlitwę, modlimy się, ale skończą się siły takie, albo powiedzmy nasze myśli się skończą już, to co się modlić. I taka przychodzi stagnacja. To powiem wam szczerze, żeby wtedy nie przerywać modlitwy, dalej walczyć. Zacznij śpiewać pieśni, chwal Pana. Zobaczysz, że za jakiś czas się przebijesz i już będziesz w takiej atmosferze, że cię w ogóle nawet to otoczenie, w którym jesteś, nie będzie cię obchodziło. Po prostu zapomnisz o tym kompletnie. Dla mnie osobiście to jest właśnie ten moment takiej, dopiero zaczyna się modlitwa. Jak walczysz o coś, o jakiś problem właśnie, tutaj Daniel jest najlepszym tego przykładem, gdyż pokazane jest to, co się dzieje w tej przestrzeni, o której Pismo mówi, że my nie walczymy ciałem i krwią, tylko z nadziejskimi władzami i ciemności, królami, czy tam jakimi oni tam są, tymi książętami. Ale my też, widzicie, mamy posłańców, których Bóg posyła do nas. Walczymy w modlitwie, w postach i walczą w powietrzu. Anioł to też jest ten duch, tylko ten dobry. Mam na myśli nie tego upadłego. On tu wyraźnie powiedział. 21 dni to trwało, zanim to się on dotarł, bo ten się sprzeciwił, anioł. Potem jeszcze jeden był potrzebny, żeby tego zatrzymać. Naprawdę, ten świat duchowy istnieje. My sobie uświadomy, żeby to na nas dotarło, jak wiele też od nas zależy. Wierzmy w to, że naprawdę wiele od nas zależy. Chodźmy to, żeby się modlić i pościć. To zmienia rzeczywistość. To nam wszystkim, bracia i siostry, pomaga. Pomaga w różnych problemach, troskach, zmartwieniach, chorobach, przezwyciężamy różne choroby. Nawet jeśli brakuje wiary komuś, to też tak się czyni, tak się powinno czynić. Albo umartwić jakiś grzech, jakieś pragnienie. Bo może brakuje komuś jakiejś łagodności, uniżoności, pokory. Trzeba iść w post, w modlitwę. Albo pokutować z grzechów. Dobrze, ja już chyba wyczerpałem na razie ten temat. Ale jeśli ktoś z was chce, może nawet pieśń zaśpiewać, to naprawdę czujcie się wolni w tym, tak jak czujecie. Przeczytać. Dawidzie, mamy jeszcze dwa fragmenty. O, śmiało. Księga Daniela, rozdział 9, od werset od 3 do 6. Ten temat, o którym mówiłeś. I zwróciłem swoją twarz do Pana Boga, by szukać Go modlitwą
i błaganiem, w poście, worze i popiele. Modliłem się więc do Pana, mojego Boga, wyznawałem i mówiłem: Panie, Boże wielki i straszny, strzegący przymierza, miłosierdzia względem tych, którzy Cię miłują, przestrzegają Twoich przykazań. Zgrzeszyliśmy, dopuściliśmy się nieprawości, postępowaliśmy niegodziwie i zbuntowaliśmy się, odstępując od Twoich przykazań i praw. I nie usłuchaliśmy Twoich sług, proroków, którzy mówili w Twoim imieniu do naszych królów, do naszych książąt, do naszych ojców i do całego ludu ziemi. Księdze Joela, rozdział 2, werset 12-13, podobny temat. Dlatego jeszcze i teraz mówi Pan: wróćcie do mnie całym swym sercem, w poście, w płaczu i w lamencie. Rozdzierajcie swoje serca, a nie swoje szaty. Nawracajcie się do Pana, waszego Boga, bo On jest łaskawy i miłosierny, nieskory do gniewu i hojny w miłosierdzie i żałuje nieszczęścia. Amen. Amen. Cieszę się, wiecie z czego? Że zauważyłem, że dużo czytamy Pisma Świętego. Naprawdę bardzo się z tego cieszę, bo ono musi być pierwsze ponad wszystkim. Więcej go będziemy słuchać i o nim rozmawiać i czytać, to z nami będzie lepiej. Dziękuję Ci, bracie, właśnie za ten fragment też z Daniela. Też go miałem przygotowany, ale to tak jest, że to gdzieś to wyleci w trakcie. Panu. Tylko mu wierz. Tylko mu wierz. Wszystko możliwym jest. Tylko mu wierz. Tylko mu wierz. Tylko mu wierz. Wszystko możliwym jest. Tylko mu wierz. Już wierzę ja. Już wierzę ja. Wszystko możliwym jest. Już wierzę ja. Amen. Taki krótki refren, żeby nam przypomniał o tym, że Pismo mówi: sprawiedliwy z wiary żyć będzie. A jeśli się jego dusza potknie, to Bóg nie będzie miał upodobania w nim. Sprawiedliwy z wiary żyć będzie. Jezus powiedział: jak powrócę, czy ja znajdę wiarę? Bo to pytanie, czy znajdę wiarę, daje nam bardzo dużo odpowiedzi. Ono nam mówi, że będzie problem z tą wiarą. Już kiedyś wspominałem komuś tutaj o Afryce, w tych ludach tam. Widziałem tam, co tam się dzieje na tych nabożeństwach, oglądałem te różne filmy. Taka prostota, oni nawet nie mają sali, wiecie, oni mają jakiś namiot zawieszony. Zwykli, prości ludzie, ale widać w nich taką radość. Dzieci tam wszyscy siedzą, tam wielbią Pana, chwalą Boga. Tam naprawdę słyszałem, dzieją się takie znaki cuda, o których Pismo mówi. Wiele z tych, tylko nie wszystko już dzisiaj tak pamiętam. Jak się zastanawiam, czy to nie jest też spowodowane tym, tą nowoczesnością, którą my mamy wkoło tak pełno. My jesteśmy bardzo, z nauką jesteśmy do przodu. Nie musimy mieć nawet wykształcenia jakiejś szkoły, ale już chłopak, powiedzmy, ma 12 lat, a on potrafi internet, komputery, programy, wszystko obsługiwać. Ona wiedza, bo ten internet dał nam tą możliwość, że myśmy tak naprawdę otrzymali wiedzę za darmo, bez doświadczenia, albo wzięliśmy ją od kogoś. Ale ja zauważyłem, że czym więcej jest tego świata, tej nowoczesności, tym mniej tej wiary jest w sercu. Bardzo trudno ludziom wziąć, tak jak właśnie z tym lekarzem. On został tak wyuczony w tej medycynie, miał pewnie różne operacje już, co on tam nie widział. Jak mu mówisz o wierze, to on się denerwuje. On nie przyswaja, bo ta jego nauka naprawdę wypaliła z niego już wszelką wiarę, nawet i umysłu mu brakuje. Jak zaprogramowany robot. On już nie ma nic. Tam właśnie tacy prości, czasem i biedni ludzie. Tak, tam się dzieją cuda. Tam się dzieją cuda. Ostro i bracie. A Panu. Drogi Panie Boże, Ojcze Niebieski, jesteś naszym wspaniałym Bogiem. Tam dałeś to Biblię, zapisane doświadczenia tych mężów i tych niewiast, którzy żyli przed nami, Panie.
Oni nam pokazują, jak my mamy wierzyć, jak mamy ufać. Oni przeszli przez nawet straszniejsze rzeczy, niż my możemy sobie wyobrazić, Panie. A pomimo tego nie zachwiali się w wierze, Panie. Często byli prześladowani, zrzynani piłą, rozdzierani przez lwy na tych arenach. Tylko za to, że wierzyli w Ciebie, że nie zaparli się Ciebie, Panie. Nawet nie potrzebowali modlić się tak jak my, ale oni potrzebowali tylko, żeby być bliżej Ciebie, Panie. I mieli tą społeczność jeden z drugim, Ojcze. Ja Ci tak za to dziękuję i proszę Cię, Boże, byś Ty nas uczył tej wiary, tego zaufania Twojemu Słowu, Panie. Abyś usunął wszelki strach. Usunął ten strach w naszych serc. Panie Boże, wlej Bożą miłość do naszego serca, czyli Ciebie, bo Ty jesteś tą prawdziwą miłością, która usuwa wszelki strach i wszelką bojaźń. Często mówiłeś do apostołów, żeby się nie bali. Nawet Twoi aniołowie przychodzą i oni to samo powtarzają. Nie bójcie się, nie bójcie się. Wierzcie. Wszystko jest możliwe, jeśli wierzysz. Byś miał wiarę jako ziarnko gorczycy. Powiesz tej górze, przenieś się. W imię Jezusa Chrystusa, amen. Artur poprosił o modlitwę za ojca kolegi, który ma problemy z alkoholem. Pomodlimy razem jeszcze. Ojcze niebieski, proszę Cię, Panie, o tego ojca kolegi, który ma problem z alkoholem. Boże, Ty potrafisz wyrwać nie z takich rzeczy, ale i z większych, Panie. Już nie jednego człowieka wyrwałeś ze wszystkich grzechów, Panie. Prosimy Cię, Boże, abyś wyrwał tego człowieka od tego alkoholu, żebyś mu zabrał te pragnienie, zabrał tego ducha, który go zmusza do tego pragnienia picia alkoholu, zagłuszania tego pragnienia po Tobie, Panie. Proszę Cię, Boże, abyś uzdrowił jego duszę w imieniu Jezusa Chrystusa. Amen.